Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym, uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Drukarnia Nova Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Żyjemy w szalenie dynamicznych czasach rządzących się prawami rynku i wielkiego kapitału. Nic więc dziwnego, że czasem stajemy przed trudnymi decyzjami finansowymi. Wybór raty hipotecznej może do nich należeć. Może, ale nie musi. Skontaktuj się z naszą Credit Union, a otrzymasz nie tylko świetną ratę hipoteczną, ale i $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Skorzystaj z naszej oferty, a trudne decyzje znów staną się łatwe. Polish Credit Union. To ma sens. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy wiesz, że główny departament mojej firmy specjalizuje się w fachowej obsłudze w zakresie nieruchomości komercyjnych? Ta dziedzina wymaga dodatkowych specjalizacji. Po więcej informacji i pomoc skontaktuj się z nami. As businesses reopen, continue to practice physical distancing and wash your hands often. Help stop the spread of COVID-19. Visit ontario.ca/coronavirus. Paid for by the Government of Ontario. Przedstawimy Państwu kolejną prelekcję znakomitego malarza i grafika Leszka Wyczółkowskiego, który co dwa tygodnie prezentuje interesujące informacje na temat malarstwa polskiego przełomu XIX i XX wieku w historii sztuki nazwanego Okresem Młodej Polski. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj pragnę przybliżyć Państwu postać artysty, który był jednym z ciekawych zjawisk w historii polskiego malarstwa pejzażowego, Jana Stanisławskiego, czołowego przedstawiciela okresu Młodej Polski w nurcie malarstwa realistycznego. Jan Stanisławski urodził się w 1860 roku w Olszanie w pobliżu Smiły i Kursonia na Ukrainie w rodzinie Karoliny z Olszewskich i Antoniego Stanisławskiego, prawnika, poety i tłumacza Boskiej Komedii, wykładowcy uniwersytetu w Charkowie i Kazaniu. Rodzice malarza prowadzili aktywne życie towarzyskie. Obracali się w kręgach związanych ze sztuką i kulturą. Atmosfera rodzinnego domu miała znaczący wpływ w kształtowaniu osobowości artystycznej Jana. Jan Stanisławski początkowo widział swoją karierę w przymiotach ścisłych. Studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim, zdobywając nawet tytuł kandydata nauk matematycznych. Zmianę w zainteresowaniach spowodował jego pobyt w Petersburgu i wizyta w Ermitażu, którego zbiory sztuki europejskiej wywarły na nim tak wielkie wrażenie, że postanowił porzucić karierę matematyka i poświęcić się malarstwu. Również nieszczęśliwa miłość Stanisławskiego miała wpływ na tą zaskakującą decyzję. W Warszawie uczył się w klasie rysunkowej i w prywatnej szkole rysunkowej Wojciecha Gersona. Następnie wyjechał do Krakowa, by kontynuować studia w tamtejszej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Izidora Jabłońskiego i Władysława Łuszczkiewicza, aby po 2 latach przerwać studia i wyjechać do Paryża. Podejmuje naukę w pracowni popularnego portrecisty Emila Kaluza Durana. Wiele w tym czasie podróżował, głównie na Ukrainę, ale również do państw Europy Zachodniej, m.in. do Włoch, Hiszpanii, Francji, Niemiec i Czech. Jednocześnie maluje szereg maleńkich pejzaży, wspomnień z wędrówek po Ukrainie. Te niewielkie, pełne słońca pejzaże zaprezentował z ogromnym sukcesem i z pochlebnymi opiniami krytyki artystycznej w 1890 roku na paryskim salonie Duchamp de Mars. W Paryżu zaprzyjaźnił się z Józefem Chełmońskim. Z nim łączyło go umiłowanie do przyrody i słoweńskiego pejzażu. W 1896 roku wrócił z Paryża do Krakowa przez Berlin
gdzie zatrzymał się, aby malować razem z Wojciechem Kossakiem panoramę przejście wojsk Napoleona przez Berezynę. Jego rolą było malowanie części pejzażowych obrazów. Kossak cenił talent, umiejętności i wrażliwość Stanisławskiego. Studia i pobyt w Paryżu nie zmieniły Stanisławskiego, wręcz przeciwnie. Uświadomiły i utwierdziły w słuszności własnych poszukiwań malarskich, które wzbogacił teoriami impresjonistycznymi. Jego paleta stała się jaśniejsza i bardziej nasycona kolorem. Stworzył własny styl zatrzymywania na płótnie chwilowego wrażenia. W późniejszym okresie jego pejzaże stają się bardziej ekspresyjne. W 1897 roku Julian Fałat objął kierownictwo Szkoły Sztuk Pięknych po zmarłym Janie Matejce. Fałat postanowił zreformować uczelnię w nowoczesną Akademię Sztuk Pięknych. Do grona profesorskiego powołał młodych artystów, liderów Młodej Polski, propagujących nową sztukę, wśród których obok Jana Stanisławskiego był Teodor Axentowicz, Jacek Malczewski, Józef Mechofer, Leon Wyczółkowski, Stanisław Wyspiański. Jan Stanisławski objął stanowisko profesora w katedrze pejzażu. Wprowadził obowiązkowe plenery malarskie. Był tym, który pierwszy opuścił wraz ze studentami mury Akademii. Było to coś na kształt rewolucji dydaktycznej. Jego katedrę, nazwaną z czasem Szkołą Stanisławskiego, opuściło ponad 60 uczniów. Stała się najbardziej popularną na całej Akademii. Studenci wprost go uwielbiali. Zajęcia odbywały się również na tzw. wieczorach kompozycyjnych w gościnnym domu państwa Stanisławskich w Krakowie, przy ulicy Pańskiej dzisiaj ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. Był jednym z filarów krakowskiej bohemy. Współzałożycielem i pierwszym prezesem Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Należał też do Stowarzyszenia Artystów Secesja Wiedeńska. Stanisławski słynął z potężnej postury i obfitej tuszy, a także rubasznego humoru. Obcowanie z nim zawsze budziło pewien niepokój. Podrażniony miewał wybuchy furii, których się panął. Zdawało się, że może zabić człowieka. To również przydawało mu autorytetu. Przy jego wzroście i sile, któż by się takiemu sprzeciwiał, pisał Tadeusz Boy-Żeleński. Julian Fałat, odnosząc się do wybuchowego charakteru mistrza, pytał retorycznie: po co ja tego Bismarka do Krakowa sprowadziłem? Cała twórczość Stanisławskiego to zachwyt nad przyrodą. Malował bardzo szybko i spontanicznie, prawie szkicowo. Stosował różnorodność odcieni, wielkość plam, koloru i faktury nakładanych farb. Od delikatnych muśnień do nasyconych, tłustych faktur. To urozmaicenie i bezpośredniość powoduje wrażenie świeżości i autentyczności. W pejzażach z Tatr Stanisławski traktuje motyw gór bardzo spontanicznie, posługując się falistymi, secesyjnymi formami. Odnoszę wrażenie, jak potężny Jan Stanisławski doznawał radości, bawiąc się układając na małym płótnie kolorowe formy, wręcz w abstrakcyjne kompozycje. Konstruował obraz w bardzo nowatorski, wręcz fotograficzny sposób, kadrując wybrany element przyrody. Koncentrował się na drobnych elementach pejzażu, które stawały się bohaterami jego kompozycji i które umieszczał zwykle na pierwszym planie. W bardzo prostej kompozycji, malowanej pod światło i ograniczonej palecie, potrafił wyczarować unikalną atmosferę. Rzekę Dniestr malował wielokrotnie, w różnych porach dnia, oświetleniu i przy zmiennej pogodzie. Tu widzimy silny impresjonizm i różnorodność traktowania tego samego tematu. Od ostrej kolorystyki i bardzo luźno potraktowanej materii do subtelnej i pełnej niuansów materii malarskiej. Matematyka to nauka oparta na logice i abstrakcyjnym myśleniu. I dokładnie tymi prawami kieruje się sztuka. W pejzażu z Zakopanego Jan Stanisławski, matematyk i artysta, posłużył się po mistrzowsku tymi prawami. Poukładał abstrakcyjne poziomy formy w piękną i logiczną kompozycję. To pole nad wodą, to secesyjny obraz, który od dziecka był jednym z moich ulubionych. Od dramatycznego nieba i sylwetek topoli, poprzez bajecznie namalowane refleksy na wodzie, mieniące się kolorytem nieba. Niezwykle dramatyczny i nastrojowy pejzaż, oddający w bardzo sugestywny sposób piękno i siłę natury.
Stanisławski zmarł nagle 6 stycznia w 1907 roku na zawał serca, w wieku zaledwie 47 lat. Przed śmiercią pochłonięty był przygotowaniami do własnej monograficznej wystawy. Jego tusza sprawiła, że cierpiał na różne schorzenia: cukrzycę, niewydolność nerek, chorobę serca. Ignorował zalecenia lekarzy i zamiast oszczędzać się i pojechać na kurację, bywał w Zakopanem, w Wiedniu, na Ukrainie. Prostota jest cnotą, z którą człowiek się rodzi, lecz którą bardzo łatwo utraca. Jest ona jednak przywilejem wielkich artystów. Czytamy w pośmiertnym wspomnieniu Chełmońskiego o Janie Stanisławskim z 1909 roku. Dziękuję Państwu za uwagę. Do miłego!